Cześć, siemanko moi drodzy, z tej strony Kondi, a to jest następny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, zagramy sobie we Farminga 22. Jest to już bodajże 12 odcinek właśnie z tej pięknej serii. Również w ostatnim odcinku, jak dobrze pamiętam, pokazywałem wam, jak się zbiera kamienie. I mam nadzieję, że wytłumaczyłem to wam w taki dosyć dobry sposób, że dzięki mojemu sposobowi, znaczy dzięki temu, tak jak wam to wytłumaczyłem, będziecie po prostu więcej zarabiali, znaczy zarabiać, będziecie tyle zarabiali, w jaki sposób będziecie to po prostu sprzedawać, w którym momencie danym. I po prostu pokazałem wam, jaką maszynę się opłaca kupić, tak na bardziej na początek. I właśnie to chciałem wam powiedzieć, a dzisiaj taka trochę inna rzecz, ponieważ będziemy naprawiali swoje maszyny. Bo oczywiście gramy sobie we Farminga, wszystko pięknie, ładnie, a maszyny się przecież psują. Wydaje mi się, że psucie maszyn się pojawiło chyba we Farmingu 17. Dokładnie tego pewny nie jestem, ale tak mi się po prostu wydaje. I jest to aż do tego Farminga, czyli to naprawdę jest fajna rzecz, fajne urozmaicenie. Ile tego dzisiaj wam pokażę, w jaki sposób się naprawia maszyny, traktory, czy tam jakieś narzędzia, whatever, co byście chcieli, to możecie w tym miejscu naprawić. Ale chciałbym wam też bardzo prosić o zostawienie lajka, subskrypcji oraz dzwoneczka, żeby po prostu, żebyście zobaczyli ten sposób, to zostawcie to, bo kurka wodna, no pomoże mi to, a wam to długo nie zajmie. Pod ostatnim odcinkiem z Farminga zostawiliście tyle lajków oraz wyświetleń, za co wam bardzo dziękuję. I chyba już w tym momencie możemy sobie przejść tutaj do Farminga. Jak widzicie, jestem totalnie niezłym bankrutem, ponieważ jestem prawie 2000 euro na minus. Jeszcze w banku wiszę im 15000 euro, ale tutaj już mam trochę soi. I tą soję po prostu sobie sprzedam, bo jak widzicie, już wam się tutaj wszystko pokazuje, dalej. Soja teraz jest za całkiem niezłą cenę, ponieważ jest za prawie 3200 euro. Więc za tą soję chciałem sobie właśnie zawieźć. Po prostu sobie zawiozę tą soję do Gold Crest Value. Soję ją tam sprzedam. I wydaje mi się, że już większość tam z tego banku spłacę, bo już spłaciłem chyba 15000. Więc zostało mi do spłacenia 15000. I tu mam 2000, więc wydaje mi się, że jakoś tam powinno mi zostać z 10 plus minus. Ale jak zostanie trochę mniej, to będzie gorzej, ponieważ na to naprawianie maszyn też trzeba trochę wydawać. To tylko i wyłącznie zależy od tego, jaką maszynę chcemy naprawić. Bo jeśli maszyna jest droższa, to wtedy musimy więcej wydać. Jak jest tańsza, no to będziemy wydawali mniej. I zależy to również od poziomu na przykład zniszczenia. Bo jak widzicie, teraz w moim traktorze, tutaj w prawym dolnym rogu wam się powinno przybliżyć, w tym momencie mam w moim traktorze taką maciupeńkę, zostało mi tego traktorka. Ale to nie znaczy, że po tym jak to się zejdzie do sam dół, to że ten traktor się po prostu zepsuje, rozleci na milion kawałków i już nie będzie do używania. Nie, tak nie jest, moi drodzy. Ponieważ on w tamtym momencie, cena mojego traktora, jak to zejdzie na sam dół, będzie po prostu drastycznie malała w dół, przez co będzie coraz gorzej. I to właśnie ma i to jest właśnie w tym celu te naprawianie maszyn, że trzeba je naprawiać tak szybko jak się da, żeby po prostu te cena traktorów nasza nie spadła. A ona i tak jest mała, więc jakby spadła tam na przykład już do 10000, to dopiero by była katastrofa moim zdaniem. I w taki to sposób właśnie wygląda. Ale to zaraz wam dokładnie pokażę, bo chciałem was po prostu tylko przybliżyć. Ten odcinek tak ogólnie wam powiem, że nie ma jakoś mega długo trwało, bo coś tam koło 15 plus minus 20 minut. Tego powinno mi się go udać pociąć, ale to się zobaczę. Lecimy sobie właśnie tutaj już ładnie do tej sprzedaży, tutaj bo muszę sprzedać tą głupią soję. Ja już raz sprzedałem tą soję i dlatego tylko w banku wiszę 15, a nie 30000. Sprawdzam sobie, czy odcinek się nagrywa. Tak, pięknie, odcinek się nagrywa. O kurka, woda prawie bym walnął w to. Wysypiłem sobie po prostu tutaj tą soję. Jestem również bardzo ciekawy, w którym miejscu mamy tutaj ten nasz piękny pociąg. Pociągu, gdzie ty jesteś? Czyżbyś ty już był w Gold Crew Value? Chyba tak, bo nigdzie tutaj go nie widać. Czyli w takim bądź razie musimy szybko tam pojechać, bo może się okazać tak, że on zaraz tu pojedzie i będę musiał znowu czekać na niego jeszcze dłużej, więc szybko. Lecimy sobie stąd i po prostu podjeżdżamy po tą tam budkę tego maszynisty i sobie zatrzymujemy ten pociąg, o ile będzie szybko, bo jak będzie musiał czekać na jego tam z 3 km, to zbytnio fajnie nie będzie, wam powiem. Ja zawsze w tym miejscu sobie stoję, że po prostu jak sobie pojadę tym pociągiem, że po prostu mi tutaj wyjazd od razu i ten. Muszę sobie włączyć to oczywiście, moi drodzy. Włączamy sobie to, włączamy. Dobra, RK, 3 km, tak jak wam mówiłem, 3 km jest to absurdalnie dużo kilometrów w tej grze, więc po prostu ja widzę się z wami za chwileczkę. W międzyczasie możecie zostawić lajka, subskrypcję oraz dzwoneczek. Nie zapomnijcie o tym, bo naprawdę wbijamy ogólnie, wam powiem, 200
300 subskrypcji teraz, 300, no kurka wona, to jest taka fajna liczba. A na ten moment, jak ten odcinek powinien się pojawić na kanale, bo on się chyba powinien pojawić we środę, mi się tak wydaje, na ten moment powinienem mieć coś koło 210 subskrypcji, więc to jest naprawdę fajny wynik, wam powiem. Czasami może się okazać, że ten odcinek po prostu nie trafi w środę, ale tak mi się wydaje. Dobra, więc ja zaraz się z wami tutaj, znowu będę się z wami tu witał, więc tak zaczaruję i czołach. Dobrze, moi mili, jak widzicie, zatrzymałem ten już przepiękny pociąg. Ogólnie możecie sobie bić na odcinek 10 albo 9 albo 8. Tam wam tłumaczyłem, jak, w jaki sposób działają pociągi, więc do tego odcinka was odsyłam, gdzieś tutaj powinna się pojawić adnotacja do tego odcinka, bo ten odcinek naprawdę jest pomocny i może wam wiele pomóc, w sensie może wam wiele wytłumaczyć, co i jak używać pociągi. Kurka wodna. O, tak będzie git, dobra. Czyli wysypiemy sobie R-kę, sobie wysypiemy tą soję tutaj. Cyk. I w tym momencie możemy już jechać sobie tą soję sprzedać. Obym dostał jak najwięcej pieniędzy za nią, bo jeśli nie dostanę za nią z dużo pieniędzy, to się bardzo wkurzę i po prostu będzie to źle, bo powinien dostać no tyle. A dostałem na pewno tyle, tylko po prostu ja tego nie liczyłem, po prostu chciałbym, żeby ta liczba mnie zaskoczyła, żeby po prostu była duża, jak teraz duża jest liczba na minusie, jaką posiadam, żeby była 10-krotnie taka. To by było bardzo fajnie, tylko żeby była bez minusa. To by było idealnie, wam powiem. Ale bez tutaj gadania bezsensownego, lecimy sobie tutaj tędy. I co ja chciałem wam jeszcze dopowiedzieć związanego z moim kanałem. Ponieważ jakiś Fortnite'ik, coś, Minecraft'ik, to się wszystko pojawi, Raft'ik właśnie. Takimi seriami, które dawno się nie pojawiały, po prostu jakby Farming teraz jest taka główna seria, a że właśnie na przykład takim Fortnite czy tam w FIFA się dużo dzieje. A po prostu w Raft'cie aktualizacje po pierwsze są rzadko, w Minecraft'cie aktualizacje też są rzadko, to te dwie serie są takie jakby już trochę bardziej odstawione na boczny plan. A no właśnie taki Farming, gdzie się dużo dzieje, i na przykład taki jeszcze Fortnite, gdzie się dużo dzieje, kupiłem sobie karnet, wszystko wam będę relacjonował z nowych odcinków z Fortnite'a oraz FIFA też bardzo dużo jest, się dzieje, więc idealnie. Ile kasy dostanę, moi drodzy? Sprawdzamy. 20 000,787 jest, no tak optymalnie wam powiem. I również w tym momencie możemy sobie oddać pieniądze, które wisimy tutaj w banku. Ale czekajcie, bo zrobię to tak, moi drodzy. Otóż ja już wam pokazuję, o co mi tutaj chodzi ogólnie. Ponieważ trzeba kliknąć, gdzie to jest, wy wandale. O, tutaj mamy, patrzcie. Wiszę im jeszcze 15 000. Jest to horrendalnie wielka kwota. Ja wiem, że w ogóle ten, ale spłacę mi tylko 5 000, ponieważ 13 000 będę potrzebował na naprawę maszyn, żeby po prostu wam pokazać, jak to wygląda. A już jak następny raz będę po prostu sobie będę sobie rośliny swoje ten uprawiał i w ogóle będę sobie sprzedam. I już następnym razem, na następnym odcinku i następnym razem już w ogóle nie będę na minusie. I na następnym odcinku z farminga powinien już mieć naprawdę dużo pieniędzy, bo wydaje mi się, że w następnym odcinku, bo nagrałem już tyle odcinków na zapas, że po prostu postanowiłem, że po tym odcinku będę zbierał, aż nie uzbieram 100 000. I na następny odcinek już będzie naprawdę bardzo fajny i będzie związany z czymś innym, czymś takim po prostu gites malines, więc po prostu polecam wam po tym odcinku od razu wbić na następny odcinek, jeśli nie oglądaliście następnego. Znaczy, jeśli oglądacie ten odcinek, to pewnie następny odcinek z farminga pojawi się za 4 dni. Ale możecie sobie po prostu wiedzieć, sobie po prostu tak zanotować w głowie, że no Farming odcinek kondy nowy i w ogóle, więc naprawdę bardzo fajnie. Bez tego tutaj gadania lecimy sobie na moją farmę. No i w sumie teraz właśnie przechodzimy do tej głównej części tego tutaj materiału, ponieważ zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Ale przy tym pokazaniu mogę wam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz pokazać, która też wam w dużym stopniu bardzo pomoże, tak mi się wydaje. Ponieważ możemy sobie wejść w Escape'a i sobie sprawdzić, jakie nasze maszyny, które maszyny są najbardziej zniszczone. Ponieważ wchodzimy sobie w pogląd pojazdu i mamy pokazane, tutaj sobie klikniemy na ten klucz mechaniczny i mamy pokazane po prostu, które są najbardziej zniszczone, moi drodzy. I jak widzicie, mamy te maszyny tutaj. Te. Czy jest to po prostu Rabe, to jest mój kultywator, mamy naszego John Deere'a, Massey'a Fergusona. Czyli są to głównie, właśnie traktory, więc nie jest to zbytnio fajne, ponieważ traktory będą najdroższe w naprawie. No i w sumie na tyle będzie wychodziło, no ale mam nadzieję, że po prostu jakby będzie mnie serce bolało totalnie, że tyle kasy wydam. No ale co zrobić, pewnie wydam całe 13 000, więc będzie ciekawie, wam powiem.
Więc w tym momencie możemy sobie już tak tutaj przejść, czekajcie. Chciałbym sobie tak tutaj to zrobić, otóż wam powiem. Tutaj sobie przejedziemy i dobra. Bo powiem wam tak. To jest przyczepa z firmy Velgrer. I to jest właśnie ta przyczepa. Przyczepa ma 85%, co jest wynikiem fantastycznym, więc nic z nią nie muszę robić i po prostu sobie ją tutaj zostawię, tutaj gdzie zawsze stoi. I ona nie stoi, tutaj stoi i czeka na kolejne tutaj rozkazy. A ja sobie mogę wziąć takiego, bo ten traktor ja sprawdzałem przed odcinkiem. Jego naprawa kosztuje coś około 12 tysięcy, co jest horrendalnie zabójczą, dużą kwotą, więc nie będę go na razie naprawiał. Bo to jest właśnie ten, którym jechałem, to był ten. A ja sobie naprawię Massey'a Fergusona, wydaje mi się, że będzie najlepszym opcją, bo ten już ma 0%, co jest grane. Ale naprawię sobie Rabę. Tak, Rabę sobie naprawię. I sobie po prostu klikam sobie, tu jest mój Massey Ferguson, gdzie on jest. O, i ogólnie jest cały zestawik od razu, więc sobie mogę pojechać z tym zestawikiem do tego miejsca tajemniczo. Już wam pokazuję, gdzie to jest, tylko muszę jeszcze sobie to zmienić. To i patrzcie. Podążajcie za tym, ja sobie włączę tutaj po prostu mapkę, żebyście po prostu widzieli, w które miejsce jadę, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Możecie zostawić lajka, subskrypcję oraz dzwonek, bo to wam po prostu tak pomoże się zorientować, gdzie ja jadę tak dokładniej, bo mi pomogło ogólnie, jak ja tam zostawiłem u kogoś lajka oraz subskrypcję. No serio wam mówię, więc zostawiajcie, bo to jest bardzo ważne. Dobra, i w tym momencie sobie lecimy w to miejsce, które jest teoretycznie najważniejsze w tym odcinku, więc zaraz się przekonacie, o co mi chodzi dokładnie. Już powoli się, moi drodzy, zbliżamy do tego miejsca, więc jest to naprawdę bardzo ciekawe. Jestem trochę podekscytowany w sumie, bo sprawdzałem tamten traktor i on dużo kosztował w naprawie. Jestem ciekawy, ile kosztuje mój Massey i Ferguson razem ze kultywatorem, bo skręcamy sobie tutaj w lewo ogólnie, jak widzicie. W to miejsce skręcamy, w to. To jest droga podporządkowana, więc tutaj musimy pojechać nią. I tak się zastanawiacie pewnie przez chwilę: Konrad, ale gdzie ty jedziesz? Przecież tutaj jest sklep. Tak, moi drodzy, jest tutaj sklep, ale oprócz sklepu mamy tutaj również takie coś w tym miejscu jak naprawę. Tak, pewnie o tym nie wiedzieliście, ja też o tym nie wiedziałem, ale ostatnio jak sobie kupiłem jedną rzecz, to się właśnie dowiedziałem, że mamy tutaj sklep, co jest, powiem wam, że fajną rzeczą, ale szkoda, że farmi to nie zrobił otóż tak, że kuźwa, on nie zaznaczył tego na mapie. No to są jacyś wariaci, to są jacyś, no po prostu szkolegaj. No mamy sklep, no ale kurka, gdzie jest naprawa maszyn? No nie ma. To nie jest tak jak w tamtym farmingu, że mogliśmy sobie po prostu wejść tutaj w narzędzia, podgląd pojazdu i sobie tutaj naprawić. Teraz tak nie zrobimy. Teraz musimy podjechać tutaj i tylko w tym miejscu naprawić. Co jest, no, taki 50-50 jest, wam powiem. Czekajcie, ja sobie tak tutaj podjadę, bo chciałbym sobie jeszcze zrobić zdjęcie do miniaturki ogólnie, moi drodzy. Zdjęcie do miniaturki, pamiętajcie, że jest jedną z najważniejszych rzeczy, bo dzięki miniaturce od razu będziecie chętnie klikali w ten odcinek. A o to mi właśnie chodzi. Czekajcie, tak sobie tutaj podjadę pięknie z tej strony. Tak, jest git też czy nie? Dobra, wydaje mi się, że tak będzie po prostu najlepiej, moi drodzy, więc ja sobie po prostu... Dobrze, zrobiłem zdjęcie do miniaturki. Więc w tym momencie klikamy sobie, podchodzimy tutaj. Jak widzicie, do tego klucza, to jest, wydaje mi się, że to jest 8. I klikamy R. Wow, powiecie, fajnie, co nie? Mega. Tylko później się już mega tak nie jest, ponieważ jak widzicie, mamy pokazany stan lakieru oraz stan zwykły, godziny pracy, wiek oraz wartość. No i możemy sobie po prostu przemalować to bądź naprawić. Ja nie będę tego malował, ponieważ po co mi jest malowanie? Powiedzcie mi, po co? Kto normalny by to malował? Ja sobie po prostu to... No gdzie ty wchodzisz, człowieku głupi? Ja sobie po prostu to kliknę R-kę. No i naprawię to, tak. Za 1300, tak, naprawiam. Stan jest idealny i nawet zostałem odblokowane osiągnięcie, fantastycznie. I mój Massey Ferguson. I teraz dopiero jest mindfuck totalny, wam powiem, bo naprawa kosztuje 9200 euro. Zwykłego Massey'a Ferguson. Jest to horrendalnie duża kwota. Po prostu nie z tej ziemi, nie z tej planety. Przemalowanie kosztuje 15 000, gdzie what the fuck, po co ja tu jego mam malować, jeśli on jest idealny, jest piękny, ten Massey. A, no, a teraz wam serio mówię, że tamten John Deere kosztował 13 000, co, no, zbytnio za dużo mi się wydaje, to jest tutaj trochę... A co to jest ustaw? Aha, możemy po prostu zmieniać tutaj. O, też bardzo ciekawe, wam powiem. Ale to tam, wiecie, to sobie możecie po prostu sami ustawiać. Ja tylko chciałem wam pokazać, jak się naprawia maszyny. Więc ja klikam napraw. Tak.
To po prostu było przykładowe pokazanie wam, o co mi chodzi. I sobie w tym momencie możemy zabrać mojego Massey'a Fergusona. I sobie, jak widzicie, od razu pasek się załadował do góry, co jest bardzo fajną rzeczą. My sobie możemy teraz pojechać stąd. Możemy sobie stąd pojechać na farmę. Za to, że wam powiedziałem, jakoś tam dobrze wytłumaczyłem. Mam nadzieję, że zostawicie lajka oraz subskrypcję oraz dzwoneczek. I powoli się właśnie zbliżamy do końca tego odcinka, tylko sobie właśnie pojadę na moją farmę. W ogóle bardzo mnie ciekawi jedna rzecz, bo patrzcie sobie na to. W tych czasach, w których żyjemy, paliwo jest fantastycznie drogie. A jak możemy zauważyć, maszyna psuje nam się. Znaczy, cała maszyna nam się psuje szybciej niż zużywamy paliwo. Bo jak widzicie, mamy pełen zbiornik paliwa, a maszyna nam się już cała zepsuła, a zostało nam jeszcze 1/10, znaczy 0,9 paliwa. O co w tym chodzi? 2/4 paliwa nam zostały. To jest moim zdaniem normalne. By tak było w normalnym życiu, to coś czuję, żeby było naprawdę fajnie, ale niestety to jest farming, a w farmingu co jest, to jest wszystko inaczej. Tak mi się po prostu, tak odzwierciedla się po prostu z prawdziwym życiem. No ale co zrobić? Gra jest inna. No i w sumie tyle wam powiem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie o lajka, subskrypcję oraz dzwoneczku, bo to po prostu pomoże mi bardzo. Tak jak wam mówiłem, następny odcinek z farminga powinien już mieć naprawdę dużo kasy, więc się przygotujcie na następny odcinek, bo będzie bardzo ciekawy. Życzę wam miłego dzionka albo nocy, o której porze oglądacie ten odcinek. No i co? Żegnam was, moi drodzy. Na razie. No i prawdopodobnie do piątku. Elo!